Jak poradzić sobie z odrzuceniem przez najbliższą osobę? Jest to trudne, jest to trudne, nawet jak nie, wiem, nie ma się z i wiele osób nie może tego zaakceptować i, i, i się z tym pogodzić, a no Jeszcze właśnie dodatkowo obciążająca, stresująca sytuacja tego okaleczenia, tego dyskomfortu, czyli, czyli no w poczuciu, odczuciu pacjenta temu okaleczeniu, jakie, jakie, jakie w opinii niektórych towarzyszy właśnie posiadanie, posiadanie stomi i, i jeszcze tutaj właśnie odrzucenie przez osobę bliską jest to trudne. No na pewno też na to nie ma, nie ma jakiejś jednej jedynej recepty, bo, bo możemy walczyć. Jako, że życie jest jedną wielką walką, i, i, i możemy walczyć, próbować walczyć, próbować rozmawiać. Jeśli, jeśli no nam się to nie uda, musimy znaleźć sobie nowe cele życia. I musimy tak jak lubiliśmy wcześniej stommie, czy się z nią pogodziliśmy w mniejszym czy większym stopniu. Na pewno tak samo y, się zadzieje, y, że, że jakoś staniemy na nogi po, po odrzuceniu y, przez tą osobę bliską. Y, zawsze sobie należy tłumaczyć, że, że skoro ta osoba nas nie akceptuje ze stomią. Czyli nie warta była tego naszego, nie wiem, uczucia, miłości, tej walki. Może dobrze się stało, może akurat ten czynnik chorobowy, nie wiem, na coś mi otworzył oczy. Może jeszcze jestem w stanie ułożyć sobie życie inaczej, właśnie ciekawiej, mając właśnie inne cele, inne dążenia. Mówię, tu niestety rozmowy indywidualne, bo, bo, bo to są trudne przypadki i jednej gotowej recepty na tego typu sytuacje nie ma, bo, bo mówię, musimy z każdym spokojnie rozmawiać i najlepiej próbować rozmawiać z obojgiem partnerów.